Dzień dobry Państwu. Przed nami kolejny przegląd muzyki, tym razem propozycje majowe, w których znajdziecie zarówno bardziej wesołe i radosne kawałki, jak i będzie nieco melancholii. Wyselekcjonowaliśmy utwory, dzięki którym w cieplejsze dni będziecie mogli sobie dodać jeszcze więcej energii, a w te deszczowe móc się zagłębić w nieco trudniejsze kawałki. Zapraszamy! Utwór pochodzący z 26 albumu Boba Dylana z roku 1989 pod tytułem Oh Mercy, który powstał przy współpracy z Danielem Lewisem, stojącym za płytami zespołów takich jak U2 czy Peter Gabriel. Podczas tworzenia bardzo dużo czasu poświęcono na nagrywanie tych samych utworów w kilku wersjach oraz skupiono również swoją uwagę na sekcjach wokalnych. Utwór Man in the Long Black Coat to właśnie pokaz kunsztu wokalnego Boba Dylana. Anthony DeCurtis z Rolling Stones nazwał tę piosenkę chłodną, narracyjną balladą przesyconą średniowiecznym poczuciem grzechu, śmierci, zakazanej seksualności i satanistycznej mocy. Oszczędne tło muzyczne przywołuje wszechświat przerażająco pozbawiony absolutnego znaczenia. Kawałek zbudowany w oparciu o nadającą charakteru gitarę i pianino oraz harmonijkę nadającą nieco bardziej luźnego i jak dla mnie biesiadnego sznytu. Płyta powstała w Nowym Orleanie i została wydana przez jedną z najstarszych na świecie firm fonograficznych, Columbia. Preacher was a-talking, there's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. Han Boel, czyli duńska artystka zdobywająca swoje doświadczenie muzyczne w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej, a następnie w Berklee College of Music. Swoje pierwsze kroki stawiała w duńskim zespole funkowym Blast jako solistka w chórze oraz nauczyciel muzyki. W utworach Han można odnaleźć zarówno elementy popowe, soul, gospel, rock czy jazz. W przypadku wyboru tego utworu zastanawiałem się jeszcze pomiędzy After Midnight, którego polecam Wam również poszukać. Utwór Beware of the Dog to energiczna propozycja z lekko funkowo-gospelowym sznytem. Idealna propozycja na radosne wejście w wiosenny nastrój. Podczas słuchania tego kawałka przychodzi mi na myśl Ray Charles i jego wyjątkowy styl. Polecam zaprzyjaźnić się z tą artystką, tym, którzy lubią czerpać z muzyki radość i poszukują czegoś, co zawsze wprowadzi w pozytywny nastrój. Przyznam szczerze, że jest to jeden z moich ulubionych zespołów, związanych bardzo długo z wytwórnią 4AD, posiadających w swoim portfolio takie osobistości jak Bauhaus, Clan of Xymox, Thievery Corporation, Goose Goose, Beirut czy Pixies. Chociaż akurat ten album to akurat sprawka Pias Recordings. Duet Brendan Perry, robiący również karierę solową, i Lisa Gerrard, którą możecie kojarzyć z muzyki m.in. do Gladiatora, to świetne połączenie, czego efektem jest zimnofalowe, melodyjne i hipnotyczne brzmienie. Cała płyta australijskiego duetu jest zbiorem tego, co najlepsze, czyli fenomenalnego wokalu Lizy i Brendana oraz supertła muzycznego, które podkreśla kunszt tej dwójki. Utwór pochodzi z płyty Anastasis, co oznacza z greckiego zmartwychwstanie, co obrazuje idealnie jej okładka, na której widzimy pole dojrzałych słoneczników, które zczerniały pod wpływem słońca i po ich odcięciu odrosną na nowo. Jest to muzyka odchodząca mocno od typowego mainstreamu, ale sądzę, że potrafiąca zachwycić również fanów tego typu gatunku swoimi realizacjami. Jako ciekawostkę dodam, że Liza jest związana mocno z Polską, gdyż jej mążem jest Polak. Leszek Możdżer to pianista, kompozytor oraz producent muzyczny, tworzący zarówno muzykę filmową, jak i grający jazz. Swoją karierę rozpoczął jako pięciolatek, a na swoim koncie obecnie ma takie nagrody jak Ad Astra, nadawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Paszport Polityki czy Fryderyk. Artysta współpracuje z wieloma świetnymi artystami, tworzącymi w różnych gatunkach muzycznych, jak Marcus Miller, Zbigniew Preisner, David Gilmour, Grammatic czy Behemoth.
Leszek Możdżer ma doświadczenie również jako juror, ponieważ jako pierwszy Polak w 2012 roku został wybrany na przewodniczącego Montreal Jazz Piano Competition. Utwór The Law of the Fist pochodzi z albumu Komeda, zawierający 8 utworów, których kompozytorem jest Krzysztof Komeda. Płyta zyskała status podwójnej platynowej w Polsce, więc dla fanów pianistów jazzowych na pewno jest to pozycja obowiązkowa. Japoński artysta tworzący swoją muzykę inspirowaną dźwiękami, jakie można spotkać w naturze. Dlatego też w jego utworach znajdziemy piłeczki, jak i w prezentowanym utworze, pudełka do ryżu czy torebki do zupy. Zainteresowany tworzeniem muzyki Yossi, nie posiadający instrumentów, zaczął nagrywać na taśmach właśnie takie dźwięki, dołączając je do swoich utworów. Utwór Bubbles pochodzi z płyty Wandering i jest rewelacyjnym kawałkiem w klimacie elektroniki, ale z elementami wcześniej wspomnianych piłeczek, witający nas na wstępie tego numeru i tworzących wrażenie, jakby spadały na nas. Przestrzeń, jaką otrzymujemy w Bubbles, odpręża i jest niemalże tak kojąca jak w niektórych ASMR. Po tym albumie artysta wypuścił jeszcze dwa, tak więc zapraszam do zapoznania się również z nimi. Son, a właściwie Christopher Michael Taylor, to artysta tworzący muzykę elektroniczną, ambientową oraz R&B. Urodzony w południowym Londynie, który podobnie jak wspomniany wcześniej Dead Can Dance, ma swoje powiązanie z wytwórnią 4AD. A w kontekście współpracy artystycznej ma na koncie remiksy dla Lany Del Rey czy realizację nagrań dla Banks. Utwór Tempest, w którym znajdziemy melancholijny wokal oraz oprawę w postaci muzyki elektronicznej, tworzącej nieco mroczny klimat, otwiera płytę Tremors, wypuszczonej w 2014 roku. Artysta trzyma się cały czas swoich początków i stylu, który określił pod portal Pitchfork przy okazji singla Blood Flows, wizytówką wokalną i najbardziej smutnym, potężnym sukcesem Sona. Propozycja, jaką powinni sprawdzić fani m.in. Jamesa Blake'a. Zmieniamy klimat na indie rock i rock neoprogresywny, w którym tworzy grupa Pineapple Thief, a więc w wolnym tłumaczeniu Złodziej Ananasów. Version of Truth to 13 studyjny album kontynuujący charakterystyczne i poniekąd unikalne brzmienie zespołu. Tytułowy utwór, który chcielibyśmy Wam polecić, to kwintesencja melancholijnej natury zespołu, aczkolwiek niech Was nie zwiedzie dość łagodny początek, ponieważ delikatny wstęp zostaje zwieńczony znacznie cięższymi riffami gitarowymi. Pozostałe utwory na płycie również są warte przyjrzenia się im bliżej, ponieważ znajdziemy w nich energiczne, mroczne kawałki, ale też ballady jak Too Many Voices, której klimat buduje elektroniczne pianino oraz wokal frontmana Bruce'a Surda. Zespół związany był w swojej karierze z dwoma wytwórniami, Cyclops Records oraz Skyscope, wydającej m.in. płyty Stevena Wilsona. W naszym kwietniowym przeglądzie muzyki mieliście okazję poznać nieco bliżej twórczość Fisza, czyli syna Wojciecha Waglewskiego, będącego wokalistą WW. Zespół powstał w 1985 roku i jak się domyślacie, jego nazwa powstała od inicjałów wspomnianego wcześniej Waglewskiego. Artyści nadal cieszą się popularnością, tworząc ponadczasowe kompozycje nie tylko w klimacie rockowym, ale łącząc w nich również hip-hop czy nu jazz. Utwór Moja Broń to nie tylko rewelacyjna kompozycja muzyczna, ale i świetny pokaz kunsztu tekściarskiego. Kawałek powstał przy współpracy z Anną Marią Jopek, która upiększa go swym delikatnym i płynącym melodyjnym wokalem. Akompaniament gitary nadaje utworowi świeżości i radosnego charakteru.
Świetna pozycja na rozpoczęcie dnia. Rozum mój to mój dom. Chowam w nim wszystko to, co mogę. Artysta określony jako ojciec południowoafrykańskiego jazzu, kompozytor, wokalista, trębacz, kornecista, a w dzieciństwie rozpoczynający swoje pierwsze kroki od pianina. W jego muzyce znajdziemy sporo nawiązań do życiowych doświadczeń Mesekeli, jak wyzysk, konflikty, z jakimi zmagało się RPA. Album Hope został opisany przez Richarda Ginelle z AllMusic słowami: teraz szczęśliwie przesiedlony do RPA Mesekela, zebrał tam 7-osobowy zespół i nagrał nieformalną wycieczkę z przewodnikiem po swoim życiu i repertuarze na żywo w Blues Alley w Waszyngtonie. Utwór rozpoczyna się spokojnie, po czym przechodzi w bardziej ekspresyjne partie, pozwalając nam wczuć się w tekst. Zapraszamy do zapoznania się z tym nieco innym z całego zestawienia kawałkiem. Dziękujemy za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Dla tych, którzy zaczęli przygodę z naszymi przeglądami muzyki, od tego odcinka przypominamy, że materiał jest dostępny również w serwisie muzycznym Spotify w wersji podcastowej oraz w formie playlisty. Linki do obu znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. Fanów filmów, czy też naszej działalności stricte firmowej, jak filmy dotyczące sprzętu, zapraszam do przejrzenia pozostałych materiałów. Jeżeli się Wam podobało, to nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Do zobaczenia, cześć!